że ten samochód nie ma żadnych systemów. Masz ciężki tył, lekki przód, więc on jest bardzo brutalny, jeżeli zaczyna dochodzić do granicy przyczepności. Tak? Nie staraj się nim chodzić bokami, bo on cię natychmiast skazi za to w pełni. Będziesz miał naprawdę szybkie dłonie. Pamiętaj o tym, że jeżeli zmieniasz bieg, to zawsze wyciskasz sprzęgło do samego końca. Tak? Wyciskasz sprzęgło do samego końca, wbijasz bieg i wpierw masz puszczenie sprzęgła, dopiero później dodanie gazu. I precyzyjnie wchodzisz z biegami w górę i w dół, a nie idziesz na żadne skróty, precyzyjnie schodzisz po kolei bieg po biegu. Dobra? Ok, wpierw sobie jedynkę. Mam też samochód 400-konny, tylko że na 4x4, nie? Jest inaczej. Mówię, nieprzyzwyczajony tył napęd, mam 4x4, płatro.
powolniej wychodzi ten tył. Tempo tak strasznie szybko. Jeszcze raz. BMW-ka tak powolnie bardziej wychodzi tyłem, a ten, co ma z tyłu silnik, tak bardzo szybko wychodzi tym tyłem. Znaczy, wiesz co, jest tak, że on... Cześć, to jest czwórka, dobra? Na luz, spęgło hamulec.